Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fear 2 Project Origin. Słuchajcie, dalej kontynuujemy naszą przygodę. Jak zauważyliście, poprzedni odcinek był bardzo długi, ale ja sobie muszę troszeczkę zmniejszyć ten rozmiar tych filmików, bo naprawdę wysyłanie to katorga, a nie chcę też przez to tracić na jakości, więc odcinki Fear 2 Project Origin będą Full HD, dlatego że tutaj grafika jest naprawdę bardzo dobra. Jak sami widzieliście w poprzednim odcinku, pokazywałem wam detale, mam na maksa. I jeszcze chciałbym też wspomnieć o jednej rzeczy, z której jestem bardzo zadowolony. Mianowicie mam 3 serie, które udało mi się skończyć. Między innymi Fear 1 i 2 dodatki. Skończyliśmy tę serię w 9-8 odcinkach, już dokładnie nie pamiętam, ale co najważniejsze, skończyliśmy i mam nadzieję, że Fear 2 Project Origin również skończymy. Co tutaj mamy? Twoja misja została przerwana przez katastroficzny wybuch, którego epicentrum prawdopodobnie w dzielnicy przemysłowej Arbun. Rozmiar zniszczeń jest trudny do oszacowania, a los twojego oddziału nie jest znany. Naciśnij space i ruszamy. Kurczę, nie wiem, czemu mam takie rozmazaną grafikę, kurde. Nie mam pojęcia. No zobaczcie, takie... Może to przez okulary? Widzicie to? Dałbym rówki na ekranie, o kurde. Chyba strzeliłem mu... w butle z tlenem, tak mi się wydaje, to jakiś naukowiec. Zobaczcie, jak go rozerwało. Ja może spróbuję... trochę pokombinować tutaj z ustawieniami graficznymi. Chciałem wam pokazać, jak wygląda zwalnienie czasu. Bo od niedawna mogę coś takiego robić. Momencik, ja sobie tutaj zrobię opcję, chyba że musiałbym wyjść. A zobaczę, może się uda. Opcje obrazu. No kurde, widzicie sami, że tu chyba... Albo może się tutaj da. Nie da się. Musiałbym wyjść do menu głównego i tam kombinować. Po prostu zmniejszyłem filtrowanie anizotropowe. Dobra, mam go. Oka. Z tego, co czytałem tutaj w recenzjach, to okazuje się, że Fear 2... O kurde. Co jest, co jest? Zobaczcie, wybuch. Strzeliłem mu w butle. Ale czemu ja tutaj nie mogę sobie wziąć? To wygląda jak nasze ulubione sterydy w poprzednich częściach. No nie wiem, dobra, nieważne. Idziemy dalej, nie będę się nad tym zastanawiał. Idziemy sprzed siebie, nie lękając się, latarka działa, tutaj nam... Chyba i załatwiłem. No lepiej się rzuca granatami. Tylko zauważyliście, teraz nie działa coś takiego, to jak we wcześniejszych częściach, że jak rzuciliśmy granat, to granat po trafieniu przeciwnika od razu wybuchał. Teraz już tak nie ma. O, apteczkę chyba wziąłem. Odejdź, o co chodzi? Słyszałem głos dziewczynki. Powiedziała, proszę odejść. Jak się tu biegnie szybko? Nie, tutaj chyba to. Aha. Da się tutaj wejść do tej windy? Zaraz zobaczymy, da się. Kurde, czuję, że... Aha! Postrzelam tutaj tego pistoletu. Dobra, spadamy. O kurde. Coś się stało na chwilę. Oho, chyba wiedzą, że jadę. Cel znajduje się w windzie. No, o kurde, wyłączyli windę, super. Otworzyć te drzwi. Uwaga, teraz tu wejdą. Mam ich.
chyba mają kamizelki. Co tu jeszcze? Mam ich. Dobra, idziemy tutaj. Tu jest jeszcze przejście. O kurde. Widzieliście, windę pojechała na dół. Smaczek. Pokazujący, że jeżeli byśmy zostali w windzie, to byśmy zginęli. No ale to bardzo często spotykane w grach tego typu. A rzucimy granat, co tam? Wow. Patrzcie. Gościa zabiłem, jeszcze strzelam. Zablokował się. Po prostu. Daliby nam... O ja pierniczę. Masakra. Nie wiem, czy powinienem nagrywać tą grę. Ja pierniczę, no powiem wam szczerze, że przesadzają trochę twórcy z poziomem brutalności. No ale dobra, chodźcie, idziemy dalej. Przed siebie, zobaczymy, co tutaj czeka nas ciekawego. Da się tu wejść? Nie działa, to idziemy tędy, no trudno. Przydałaby się też inna broń, chciałbym postrzelać ze strzelby. Jestem ciekaw, jakby reagowali na strzelbę nasi przeciwnicy. Tu jest jakaś karta. Podejrzewam, że dzięki tej karcie przejdziemy do pomieszczeń... O-o. Arma. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Tak, dzięki tej karcie właśnie dostaliśmy się dalej. Tam chyba jakaś kamizeleczka jest. Zapisywanie gry. Wow, 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 znowu to ona. Ziomek, co ty robisz? Kurde, czemu go zabijałeś, gnoju? Próbował go ratować, albo jeść, cholera wie. Długo przyładowuje tę amunicję. Żyje? Dobra, rozwaliłem go. Jeszcze jeden. A cholera wie, czy go ratował, czy jadł? Nie wiem. Strzelba bojowa, no super. Kurczę, popatrzcie. Ale czemu tak dziwnie? Wystawił epek? Czy nie wystawi? Chyba nie. Mam go. Amo jest. Strzelba nie rozrywa tutaj przeciwników, więc nie jest tak źle. Nie wiem, czemu ci tak podskoczyli do góry. Ale poczekajcie chwileczkę. Mamy pistolecik, tu jest SMG i tu strzelba. A tam chyba... Zaraz, chwileczkę. A jak tu się używa apteczki? Poczekajcie chwileczkę. Z tego, co się orientuje, ta apteczka to Z. No ale nie działa, może jest niepotrzebna w tym momencie. Pewnie dlatego. No gdzie teraz? Idziemy dalej, no kurczę, zobaczymy, co tu będzie się działo. Chyba zbliżam się do holu. Zobaczymy, O, Stokes. Nasza przyjaciółka. Oho. My straciliśmy połączenie z naszymi kolegami. Musimy sobie teraz radzić sami. Z tego, co się orientuję. Tu jest kolejna... Implanty diodowe zabrałem. Coś mi latarka szwankuje. Czyżby się rozładowywała? Nie mam pojęcia. Migota cały czas. Ja pierniczę. No teraz się wystraszyłem. Kurde. Ale się wystraszyłem.
tędy, no weszedłem tutaj, bo przypuszczam, że trzeba iść gdzieś tutaj, chyba że źle weszedłem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy tędy? Zaraz. O, jedziemy windą. Dobra, udało mi się drzwi otworzyć. Kamizeleczka jest. Shotgunik jest. Dobra. Znowu zdaje się, że słyszałem płacz dziecka tym razem. Kurde, tu pan doktor chyba ranny trochę. Nie chce mi się czytać tych notatek służbowych. Pani doktor. Zobaczcie, zostawiamy ślady krwi. Tak było wcześniej, nie wiem czy teraz będzie tak nadal. Nie. Widocznie krew wyschła i dlatego idziemy tutaj, otwieramy drzwi. Cholera, nie da się tutaj wejść, a tu? Ale tu się da. No nie ma lipy, shotgun to shotgun. Ale fajnie jest zrobione, zobaczcie, super. No widać, że gra przeszła ogromną przemianę, przede wszystkim graficzną. Wyszła znacznie później. No Fear to jest pierwsza część, grafika taka jako była, to była kiepska, no ale dwójeczka jest super. Mam cię. Apteczka jest. A dobra. Nie obchodzi mnie jaką tam broń ma. O kurde! Ile wojaków. Chodu. Ale mi tak łatwo nie podarują. Ale przyjdą. Bo tego rozerwało znowu. Miał butlę z tlenem przy sobie. No jeszcze mi tu muchy trzeba. Koło nosa mi lata, koło głowy, spiep... Sio. Podleczymy go. Zobaczmy jak tu kolegów... O, a tu? Tylko czemu ja nie mogę użyć właśnie tych... Jeszcze jeden. Kurde, dalej strzelam. Widzieliście? Tak jak w filmach, gościu potrafił, jeszcze potrafi strzelać. Jakiś uścisk w mięśniach, czy coś takiego. A tu? Już nie mogę wziąć granatu, szkoda. Dobra. Mogę przejść? Chyba tak. Karta działa, działa jeszcze. W tych pomieszczeniach. Trzeba tu wejść? Nie. Zamknięte. Dobra, to idziemy gdzie? Tu chyba. Tu jest otwarte. No nie, no tutaj wchodzę, bo kurczę, co mam zrobić? Alma Wade, wiek 7 lat, zgłoszony przez... O kurde. Od października obiektu nie nawiedzają już koszmary. Obecnie miewa okresowe halucynacje i silny stan lękowy. Obiekt bardzo wrażliwy, nataczający go emocje. W przypadku kontaktu z silnym gniewem przychodzi do stanu lękowego bliskiego katatonii. Na to miejsce, szczególnie gdy w pobliżu znajduje się jej ojciec. Kurde, nie chcę tego czytać. Krzywdę zrobili temu dziecku i tyle. Cholera wie gdzie teraz. Tutaj? Ja bym nie przegapił przejścia kolejnego, bo już mi się to kilka razy zdarzyło. No nic, dobra, wracam tutaj.
muszę iść tu. Ja pier... Nic, ona mnie wykończy. Wiem, że druga część jest o wiele, wiele bardziej straszna, aniżeli poprzednie. Znaczy poprzednie, bo mam na myśli pierwszą część i dodatki do pierwszej części. Dobra, idę tędy. Tu jest jakaś... Kurde, co to w ogóle jest? Jakieś chyba urządzenia pomagające w oddychaniu. Zapisywanie. Co ona mówiła? A jest, nasza koleżanka. Siemaneczko. W dodatku laseczka jest. Miło cię widzieć, mnie też. Otworzysz? O, jest nasza koleżanka, którą mieliśmy aresztować. Dobra, super. Kurde. Chcę im pomóc. Straciłem przytomność. Super, jestem w niebie. I do tego drzewka. O, maleństwo się tam huśta. O. A tuż takiego się pojawiło, jakiś komin. Ona mnie nie lubi. O. Good morning, chickpea. Ci dam słoneczko. You must be part of Project Harbinger. Only way to explain why Aristide would have brought you here. Commander, we spotted them heading for the main entrance. Roger that. On my way. Don't let them escape. Mogę być? Nie. Samuels, finish up here. This sucker's not going anywhere. Udało mi się wyjść. A rzucę im granatę, nie będę się cackał. Padli? Wziąłeś pancerz. No dobra, ale chciałem też zdrowie. Dobra, tu się już nic nie będzie działo. Wracamy. Musimy znaleźć inną drogę. Ale ze strzelby mi się bardzo fajnie strzela, ale teraz czas na SMG. Bo z broni krótkiej nie mam zamiaru strzelać. Kurde, ogłuszyli mnie. Mam go. Kolejny śpi. A co oni mają pancerz? Ej, oni mają duży, gruby pancerz, gdzieś zwiał. A tu jest, tu się chowa. Dobra, mam cię. Z bliska trzeba było strzelać, te strzelby. Dobranoc. Gdzie teraz? Kurde. Schody się otworzyły. O! Miał strzelbę, zdaje się. Spróbujmy iść tutaj. Chyba na dół, bo tutaj nie mam innego wyjścia. Ciekawe, ile muszę zejść. Tu jest zamknięte. O cholera, tutaj nie ma schodów. No nic, skoczymy. Schody się rozwaliły. Spróbujemy tutaj wejść. Dobra.
Moi drodzy, to będzie raczej wszystko, co przygotowałem dla was w dzisiejszym gameplayu. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Będziemy kontynuować oczywiście tą serię. Jeżeli odcineczek wam się podobał, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół, subskrybujcie, udostępniajcie mój kanał i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!